wojskowymi honorami pożegnano dzisiaj generała Zbigniewa Nowka, byłego szefa Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Wywiadu. Michał Adamski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. To był dobry człowiek, ciepły i no, co najważniejsze, bardzo szczery w tym, co i myślał i robił. On był pełen energii i miał ogromne plany. Przychodził do mnie, wspólnie konferowaliśmy o planach na przyszłość. No niestety. Był osobą, która na pewno wiele zrobiła dla naszego kraju. Ostatnie pożegnanie generała Zbigniewa Nowka za kilka minut. A co jeszcze w naszym serwisie? Tragiczny początek wakacji. 80% wypadków to wypadki, do których doszło przy dobrej widoczności. Nie potrafimy właściwie i skutecznie zapanować nad pojazdem. Walka ze smogiem. Wywołują nie tylko jakieś zapalenia płuc czy podrażnienia gardła. Będzie zakaz spalania węgla brunatnego i mokrego drewna. Telewizyjna Dwójka w trasie. To jest niesamowita energia, a poza tym wybraliśmy na dzisiaj same hity. Same słowa z tytułem przepięknym się nasuwają, ale tak było, naprawdę moc, energia od tych ludzi biła tak niesamowita. Tragiczny początek wakacji na kujawsko-pomorskich drogach. Do większości wypadków dochodzi przy dobrej widoczności i dobrej pogodzie. Kierowcy jeżdżą wtedy szybciej, ocenia policja. A to sprawia, że w sytuacji zagrożenia brakuje czasu na reakcję. Winne są też lekceważenie przepisów i brawura. Od środy na drogach regionu zginęło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych. W tym wypadku motocyklista nie miał szans. Czołowo uderzył w niego młody, 22-letni kierowca samochodu BMW, który na podwójnej linii ciągłej wyprzedzał inny pojazd. 33-latek zginął na miejscu. Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem na drodze wojewódzkiej w Błądzimiu koło Świecia. Kierujący BMW był trzeźwy. Policja pobrała od niego krew. Okoliczności wypadku bada prokuratura. To już 6. ofiara śmiertelna w regionie od minionej środy. Kilkanaście osób zostało rannych. W sumie doszło w regionie do 20 wypadków. Analizy prowadzone przez wypadków za ubiegłoroczne wakacje pokazały, że 80% wypadków to wypadki, do których doszło przy dobrej widoczności, przy dobrych warunkach pogodowych i za dnia. Kierowca tego samochodu zasłabł za kierownicą. W poniedziałek rano jechał w kierunku Placu Poznańskiego po wyremontowanym fragmencie wałów jagiellońskich w Bydgoszczy. Nagle zjechał na prawo, uderzył na chodników kilka stalowych słupków odgradzających jezdnię od pieszych, odbił w lewo, przeciął piaszczysty pas oddzielający obie jezdnie i między drzewami przejechał na drugą stronę i uderzył w budynek sądu rejonowego. Na szczęście w pobliżu nie było pieszych, nikt nie ucierpiał. Jednak 61-letni mężczyzna kierujący autem został przewieziony do szpitala. Na drogach jest zwiększony ruch. Rozpoczęły się wakacyjne wyjazdy. Chcemy sobie po prostu odpocząć od miejskiego zgiełku. No i tyle, zażyć po prostu świeżego powietrza, zrelaksować się. Samochód był sprawdzany, opony były wcześniej zmienione, była czyszczona klimatyzacja. Oprócz drobnych korków, które się tworzą, jest w porządku. Polska policja stworzyła mapę śmiertelnych wypadków. Najwięcej z nich miało miejsce m.in. w kujawsko-pomorskim. Sprawcami wypadków są często młodzi, niedoświadczeni kierowcy. Brak wyobraźni i brawura. Mam prawo jazdy miesiąc, dwa, trzy, rok i wydaje mi się, że już tak opanowałem sztukę jazdy, że nic na drodze nie jest w stanie mnie zaskoczyć. Są różnego rodzaju sytuacje. Wyjedzie ktoś, komuś coś się stanie, awaria pojazdu. Nie potrafimy właściwie i skutecznie zapanować nad pojazdem. Poważnym zagrożeniem na drodze są pijani kierowcy. Tak było w Białogardzie, gdzie nietrzeźwego kierującego zatrzymali grudziąccy funkcjonariusze przebywający na urlopie. Kierowca Volkswagena, za którym podążali, jechał wężykiem, zjeżdżał na pobocze i przekraczał oś jezdni o mało, nie doprowadzając do zderzenia z autami jadącymi sprzeciwka. Policjantom udało się zatrzymać pojazd i odebrać kierowcy kluczyki. Miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Wkrótce stanie przed sądem. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. Koniec ze spalaniem w piecach najgorszej jakości paliwa, w tym węgla brunatnego. Sejmik województwa przyjął uchwałę antysmogową, która ma się przyczynić do poprawy jakości powietrza w regionie. Zakaz ma obowiązywać od września. Do końca 2023 roku mają zostać wymienione wszystkie stare, niespełniające norm ekologicznych piece. Radni przyjęli też uchwałę w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Tu nie obyło się bez kontrowersji.
To częsty widok w sezonie grzewczym. Główną przyczyną smogu są właśnie przydomowe kotłownie i stare piece. Mieszanina zanieczyszczeń poważnie szkodzi zdrowiu. Lista chorób i powikłań jest długa. Wywołują nie tylko jakieś zapalenia płuc czy podrażnienia gardła, ale mogą również wywołać stany zapalne układu właśnie krwionośnego, czyli zawały, mogą również wywołać raka. Według specjalistów przez smog rocznie umierają 3 miliony ludzi na całym świecie. W Polsce jest to około 45 tysięcy przedwczesnych zgonów. W regionie najgorsza sytuacja jest w Nakle nad Notecią, należącym do 36 miast w Polsce i 50 w Europie, w których sytuacja jest pod tym względem naprawdę bardzo zła. Problemy z czystym powietrzem są także w Grudziądzu, Włocławku, Brodnicy czy Bydgoszczy. Poprawić tę sytuację ma uchwała antysmogowa. Zawiera ona m.in. katalog paliw stałych, których stosowanie od września będzie zakazane. Będzie zakaz stosowania od 1 września 2019 roku mułów, flotokoncentratów. Jest to najgorszej jakości paliwo. Niektórzy nawet określają mianem odpadów węglowych. Ponadto również będzie zakaz spalania węgla brunatnego i mokrego drewna, takiego, który jest nieodpowiednio długo sezonowany. Zdaniem części radnych Prawa i Sprawiedliwości uchwała to dopiero pierwszy krok. Ważne będzie przede wszystkim późniejsze kontrolowanie tego, co trafia do atmosfery. Przede wszystkim ważna jest egzekucja i tutaj ogromna rola władz gminnych, straży miejskich, wyposażonych w odpowiedni sprzęt, które będzie sprawdzało, co się dzieje, jeśli chodzi o emisję do powietrza, tego, czym się pali przede wszystkim. Uchwała zakłada także wyeliminowanie do końca 2027 roku z przydomowych kotłowni starych, wysłużonych pieców. Ich wymianę umożliwia rządowy program Czyste Powietrze, który przewiduje wsparcie w postaci dotacji i pożyczek na wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Także samorząd województwa będzie chciał ubiegać się o środki, aby wspomóc mieszkańców regionu. My nie możemy robić tego indywidualnie. Nie możemy wspierać przysłowiowego Kowalskiego, my możemy wspierać gminy, możemy wspierać samorządy. Aczkolwiek też, jeżeli chodzi o przyszły projekt naszego budżetu unijnego, będziemy zgłaszali tam swój wniosek, aby duża część środków została właśnie przeznaczona na realizację tego projektu. Burzliwą dyskusję podczas sesji wzbudziła sprawa uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Zdaniem części radnych oraz obecnego podczas obrad prezydenta Rafała Bruckiego, dokument ma zmuszać Bydgoszcz i Toruń do współpracy. Bardzo jest mi przykro, bo ponad 2 lata temu utworzyliśmy Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. 19 gmin, 2 powiaty. Świetnie działamy, kupujemy razem prąd, organizujemy transport. Działamy w wielu, wielu innych obszarach i łączą nas faktyczne funkcje. A tutaj na siłę tak naprawdę jesteśmy nagle partnerem Czernikowa, z którym nie mamy nic wspólnego, Obrowa. Szanuję i wójtów tam, mieszkańców i mieszkańców, ale to jest fikcja, po prostu fikcja. Ten dokument nie przymusza nikogo do żadnej współpracy. Działając wspólnie, łatwiej nam będzie jednak ubiegać się o środki unijne, komentuje wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski. Ja uważam, że ten dokument jest dobry. Procedowałem na każdym etapie jego tworzenia i też wiem, ile sugestii Bydgoszczy, mojego miasta, wysłuchaliśmy, żeby wydawało nam się usunąć te najbardziej sporne fragmenty. Radni przyjęli plan zagospodarowania przestrzennego województwa stosunkiem głosów 13-6. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Szybka pomoc dla pacjentów w najcięższym stanie, łatwy dostęp do informacji o czasie oczekiwania na badanie. To założenia projektu Tryb obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym. W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podpisano umowę, która zakłada wprowadzenie podobnych standardów we wszystkich SOR-ach w regionie do sierpnia 2020 roku. Podpisano także umowę na wyremontowanie i doposażenie Kliniki Onkologii Szpitala imienia dr. Jurasza w Bydgoszczy. Za 20 milionów złotych z funduszy europejskich zostanie m.in. kupiony nowy aparat do badań radiologicznych. Projekt TOPSOR dotyczy wszystkich SOR-ów, 232 działających aktualnie w Polsce. Jest podzielony na 2 etapy. W pierwszym etapie 76 największych SOR-ów. To etap, kiedy chcemy wdrożyć system do 1 października tego roku. Drugi etap do 31 sierpnia 2020 roku pozostałe SOR-y. W województwie
kujawsko-pomorskim tych SOR-ów jest 10. Pan minister przyjeżdża jeszcze z jedną bardzo ważną rzeczą. Podpisanie kolejnych środków na służbę zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim. Szpital Jurasza otrzyma 20 milionów złotych. Bardzo dziękuję panie ministrze, szanowni państwo, za obecność w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim i życzę, żeby podpisane dzisiaj umowy bardzo korzystnie wpłynęły na bezpieczeństwo mieszkańców, medyczne bezpieczeństwo mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Jeżeli my również nie dotrzemy do pewnej świadomości zarówno pacjentów, lekarzy rodzinnych, także, to zawsze będziemy uważali, że jeszcze jest dużo w uporządkowaniu tego systemu do zrobienia. Susza i urbanizacja wsi to główne tematy spotkania konsultacyjnego rolników z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Dobruczu. Efektem rozmów ma być nowa strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2030 roku. Ubiegłoroczną suszę wciąż pamiętają wszyscy, nie tylko rolnicy. Wysokie temperatury i niskie opady obniżyły plony. W tym roku, porównując ostatnie 7 lat, sytuacja jest najlepsza. Pomimo, że prawdopodobnie nie będziemy mieli dotkliwych skutków suszy, bo susza nas dotknęła już w tym roku, ale przede wszystkim, ale nie aż tak jak w poprzednich latach, trzeba rozmawiać o problemach wody w rolnictwie, tak? Niedoboru wody, woda nie wtedy, kiedy trzeba, w jakiś sposób trzeba zaradzić. Mimo nie najgorszej sytuacji, rolnicy obawiają się prognoz na najbliższe tygodnie. Opadów ma być niewiele, a żniwa coraz bliżej. Wielu ma pomysł na to, jak sobie z tym poradzić. Oczekują jednak wsparcia, przede wszystkim finansowego. Myślę, że powinny zostać uruchomione z pieniędzy unijnych programy małej retencji, żeby woda, której jest mało, zatrzymywać w glebie, żeby ona była dostępna, jak przyjdą właśnie takie okresy suszy. Sytuację w rolnictwie poprawić ma nowa strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2030 roku. Przedstawiciele ministerstwa spotykają się z rolnikami, aby wspólnie wyciągnąć wnioski z ostatnich lat i stworzyć plan na najbliższe lata. To są trzy podstawowe obszary, nad którymi dyskutujemy z rolnikami. Jak poprawić dochodowość w gospodarstwach rolnych, jak zwiększyć dochody. Drugie to jest jakość życia na obszarach wiejskich, gminach, szczególnie takich jak ta dzisiejsza. I trzecie to jest lokalna gospodarka, czyli pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo. Rolnicy zwracają uwagę także na inny problem – urbanizację obszarów wiejskich. Mieszkańcy miast coraz chętniej wyprowadzają się na wieś. Spotkanie tradycji z nowoczesnością, zdaniem samorządowców, często prowadzi do lokalnych konfliktów. Jeżeli mieszkańcy będą poinformowani, uprzedzeni o pewnych rzeczach, będą mogli sobie po sąsiedzku porozmawiać, to uważam, że idealnie idzie jednych i drugich pogodzić. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na pierwszy dzień lipca w Bydgoszczy. Dobrcz, Mateusz Dul. Od ponad 150 lat są ostoją tradycji i kultury na wsi. Kół gospodyń wiejskich w regionie przybywa, a nowe przepisy wyzwoliły wśród pań ducha przedsiębiorczości. W Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku rozmawiano o możliwościach, jakie daje kołom gospodyń wiejskich wpis do Krajowego Rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przygotowanie regionalnych przysmaków to główne zadanie Koła Gospodyń Wiejskich Michałowo. Działa ono od blisko pół roku, zrzeszając ponad 30 osób, a rozwinąć skrzydła mogło dzięki nowym przepisom. Dostałyśmy drugą teraz pomoc finansową w kwocie 4000 zł, z czego jesteśmy zadowolone. Mogłyśmy sobie doposażyć świetlice, kupić naczynia i rzeczy, które potrzebne są nam w sumie do gotowania, bo tym się zajmujemy. Wprowadzone w grudniu 2018 roku zmiany pozwoliły kołom gospodyń wiejskich na prowadzenie działalności gospodarczej. Aby zyskać osobowość prawną, wystarczy prosta rejestracja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki temu koła mogą starać się o fundusze w ramach konkursów i dotacji, a także zarabiać. W związku z czym uproszczone zostały również zasady rozliczeń podatkowych. Chcieliśmy dać kołom takie możliwości, jakie mają stowarzyszenia czy fundacje, bo de facto koła prowadzą bardzo dużą działalność społeczną, organizują dużo wydarzeń, warsztatów, pikników, festynów, a często nie miały możliwości po prostu, żeby pozyskiwać chociażby finansowanie na te wydarzenia.
Do Krajowego Rejestru zgłosiło się już 328 kół gospodyń wiejskich z regionu. Dzięki rejestracji otrzymały one pomoc finansową w kwocie od 3 do 5 tysięcy złotych. Kujawsko-Pomorska Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ubiegłym roku przeznaczyła na ten cel ponad 700 tysięcy złotych. Do końca października można ubiegać się o kolejne pieniądze. Koła się rozwijają. Widać też, że ta pomoc finansowa jest niezwykle potrzebna i jest duże zainteresowanie. Nowe możliwości finansowania spowodowały, śmiem twierdzić, lawinowe zainteresowanie. I to w takich miejscowościach, które do tej pory takich tradycji nie miały. Aby rozwiać wątpliwości, wyjaśnić szczegóły nowych przepisów oraz zaprezentować możliwości, jakie płyną z wprowadzonych zmian, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Urzędem Wojewódzkim zorganizowała konferencję dla kół gospodyń wiejskich. To możliwość spotkania się i wymiany doświadczeń. Po drugie, przekazania informacji dotyczących tych korzyści, jakie płyną z rejestracji, zarówno dla tych już zarejestrowanych, ale też z myślą o tym, żeby ta informacja została przekazywana dalej. Właśnie to spotkanie się z innymi osobami, z podobnymi problemami, podzielenie się właśnie swoimi doświadczeniami, to jest świetna sprawa. Ja uważam, że to powinno się coraz częściej dziać. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele z ponad 140 kół naszego regionu. Przysiek, Joanna Wojnowolska. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń, co jeszcze przed nami? Wieślarze Lotto Bydgoszczy z olimpijskimi umowami. Łoś znowu na ulicy. Wakacje i nuda? Nie w regionie. W miniony weekend mieszkańcy Kujaw i Pomorza mogli wybierać spośród ponad 20 różnych imprez. Jedną z większych zorganizowano w Chełmnie. W ramach wakacyjnej trasy telewizyjnej Dwójki wystąpiły gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Rynek w Chełmnie wypełniony był po brzegi, muzyką i ludźmi. Bawili się nie tylko mieszkańcy miasta i regionu, ale też goście z sąsiednich województw. Był pop, rock, reggae i disco polo, czyli każdy mógł znaleźć coś dla siebie. A ze Starogardu Gdańskiego żeśmy przyjechali tutaj do Was. Fajnie, bardzo ładnie. Rewelacja! Od samego początku bardzo się podoba. Wszyscy są fantastyczni, także warto było przyjść dla wszystkich. Naprawdę. Ale Urszula najlepsza. Tegoroczne letnie plenerowe koncerty TVP2 przebiegają pod hasłem Lato, muzyka, zabawa. Popularni polscy artyści odwiedzą w sumie 10 miast. 14 lipca telewizyjna Dwójka wróci do regionu na kolejny koncert. Tym razem zagra w Toruniu. Moc, energia od tych ludzi biła tak niesamowita, to tak wspaniała publiczność. Widać, że złaknieni, spragnieni dobrych bitów. Publiczność w Chełmnie rewelacja. Tak, energia niesamowita, super, bawiliśmy się świetnie. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Działo się też w Bydgoszczy. Trzydniowa impreza wodniacka Sterna Bydgoszcz zakończyła się serią koncertów. Na scenie wystąpiły m.in. Daria Zawiałow i Katarzyna Nosowska. Tego typu wydarzenia wzmacniają potencjał turystyczny Kujaw i Pomorza. Są pretekstem do przyjazdu i pozostania w regionie. W zeszłym roku w województwie zorganizowano ponad 600 imprez masowych, w których wzięło udział 1 700 000 uczestników. Te wakacje mają być równie interesujące. Jest to także oferta dla młodzieży, można powiedzieć, ale także dla dorosłych. Także mam nadzieję, że ci, którzy będą spędzali wakacje w naszym regionie, znajdą także dla siebie ofertę kulturalną. Województwo kujawsko-pomorskie ze swoją bogatą historią i tradycją wyróżnia się na etnograficznej mapie Polski. Do zwiedzania zakątków regionu ze specjalnym etnopaszportem zachęca Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna. Organizatorzy starają się zaproponować dużo innych wydarzeń około, że tak powiem, związanych z tematyką tej imprezy. Także nawet jeżeli wydarzenie jest dotyczące, nie wiem, na przykład jakichś archeologicznych odkryć, to tak czy inaczej proponuje się różnego rodzaju festyny czy też koncerty. Informacje o wydarzeniach organizowanych na Kujawach i Pomorzu przez całe lato aż do końca września można szukać na stronie internetowej www.paszport-kujawsko-pomorskie-travel. Jagoda Rogatty, TVP3 Bydgoszcz. A co ma dzisiaj do zaoferowania redakcja sportowa TVP3 Bydgoszcz? Posłuchajmy Huberta Malinowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry. Choć do Igrzysk Olimpijskich w 2020 roku pozostały jeszcze 395 dni, to misja Tokio już trwa w wielu dyscyplinach. Na przykład wioślarze przygotowują się do tegorocznych Mistrzostw Świata, które pod koniec sierpnia odbędą się w austriackim Linzu. Zawodnicy Lotto Bydgoszczy, a więc najlepszego klubu wioślarskiego w naszym kraju, dziś podpisali umowy na Tokio 2020, gwarantujące nie lada gratyfikację za medale. I tak na przykład za brązowy medal 160 tysięcy złotych, za srebrny 190 tysięcy złotych, a za złoty ponad 200 tysięcy złotych. Jest to ogromne wyróżnienie i jest to taka trochę marchewka, chociaż wiadomo, nie chodzi tutaj tylko o pieniądze w tym całym sporcie i trenowaniu. Jest to jakiś taki mały znacznik, że gdzieś tam po tej naszej ciężkiej pracy przy zdobyciu medalu Igrzysk Olimpijskich czeka na nas nagroda. No ale do tego medalu Igrzysk Olimpijskich jeszcze daleko 13 miesięcy pracy i mam nadzieję, że owocnej pracy. Umowy zostały dziś podpisane w obecności władz miasta i parlamentarzystów. W przypadku Moniki Habel w Tokio byłby to drugi medal. W związku z tym umowa została tak zmodyfikowana, że za taki sukces na Igrzyskach w Tokio Monika Habel może uzyskać podwójną gratyfikację. Jest zatem o co walczyć, ale dla sportowców oczywistym jest, najważniejsze są medale i sam sukces na najważniejszej imprezie sportowej czterolecia. Więcej na ten temat oczywiście w serwisie sportowym o 21:15. A teraz kolejny niespodziewany gość na bydgoskich ulicach. Łoś, nie oglądając się na jadące alejami Jana Pawła II auta, spokojnie przeszedł przez kilka pasów jezdni, pozostawiając za sobą zdumionych kierowców. Majestatyczne zwierzę wyszło na spacer w sobotni wieczór. Wybrało jedną z najbardziej ruchliwych tras, aleje Jana Pawła II. Spokojnym krokiem łoś pokonał 4 pasy ruchu. Na szczęście dla niego i podróżnych kierowcy zachowali szczególną ostrożność i pozwolili zwierzęciu spokojnie dotrzeć do celu. Film z tego nietypowego spotkania przesłał nam pan Łukasz. Oczywiście zachęcamy do nadsyłania ciekawych zdjęć i filmów na nasz adres redakcyjny zbliżenia@tvp.pl. Można się z nami kontaktować także przez nasz profil na Facebooku. Wzorem łosia na spacer najlepiej wybrać się wieczorem, bo w dzień będzie gorąco. Magda Żakowska. Witam serdecznie. Najbliższe dni przyniosą dość stabilną pogodę. Na niebie przeważać ma błękit. Niewiele chmur pojawi się chociażby jutro, bo zachmurzenie będzie małe, chwilami w części północnej umiarkowane. Po ciepłych nocach w ciągu dnia przeważnie przyjemne, wakacyjne, letnie wartości. Aczkolwiek będą też te dni upalne. Oczywiście uważajmy na tą wysoką temperaturę. Warto śledzić najświeższe prognozy, ale nie tylko, bo jak się okazuje, warto też regularnie zaglądać do swoich skrzynek pocztowych, a przekonała się o tym ostatnio pani Ewa Burdzy, którą pozdrawiamy i która oprócz przesyłek listów znalazła w skrzynce inną, jakże ciekawą, przyjemną niespodziankę. A wracając do prognozy pogody, szczegóły tej już za chwilę. Zapraszam. Na cmentarzu w podbydgoskim Cielu spoczął generał Zbigniew Nowek, były szef Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Wywiadu. Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Generał pośmiertnie został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Świętej pamięci Zbigniew Nowek został także patronem sali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w której odbywają się posiedzenia zarządu województwa. Generał zmarł nagle 17 czerwca, miał 59 lat. To był dobry człowiek, ciepły i no, co najważniejsze, bardzo szczery w tym, co i myślał i robił. To takich ludzi naprawdę nie ma wielu. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć, że już Zbyszka nie będzie wśród nas. Mówię Zbyszek, bo byliśmy właściwie przyjaciółmi. To było coś zupełnie niespodziewanego. On był pełen energii i miał ogromne plany. Przychodził do mnie z listą różnych przedsięwzięć, różnych książek historycznych, albumów, upamiętnień i wspólnie konferowaliśmy o planach na przyszłość. No niestety. Dla mnie osobiście był wielkim człowiekiem, był wielkim patriotą, osobą, którą dopiero poznałem jako wojewoda kujawsko-pomorski, ale był bardzo obecny w mojej przestrzeni i sprawowaniu mojej funkcji.
przez swoje lata doświadczenia, ogromnego doświadczenia pracy, szczególnie w wywiadzie, był osobą, która na pewno wiele zrobiła dla naszego kraju. Dzieliłem miłość między rodzinę i Polskę. Wspaniały człowiek, szlachetny, prawy. Żegnam go z wielkim bólem. Był przede wszystkim bardzo uczciwy, bardzo dobry i bardzo kochający Polskę, bo to jego ojczyzna. Był tą osobą, która szukała porozumień między wszystkimi, zarówno między pokoleniami, jak i także sąsiadami z dwóch miast, z Bydgoszczy i Torunia. Zawsze powtarzał to, że te miasta są ze sobą w dobrych relacjach. Można było dłużej korzystać z jego kompetencji i to, co się wydarzyło, ta nagła śmierć, jest czymś niewiarygodnym. Trudno sobie to w ogóle sobie to wyobrazić i będzie nam pana generała bardzo brakować. W głównym wydaniu zbliżeń to już wszystko. Nasz wieczorny serwis o godzinie 21:00. Dziękuję państwu i zapraszam. Do zobaczenia.